Według szacunków nawet 2000 km wykręcono dla Leszna podczas akcji na leszczyńskim lotnisku. Rowerzyści i rowerzystki kręcili niemal 5-kilometrowe pętle w mało sprzyjających warunkach. Część trasy wiodła po trawie. Mimo to chętnych nie zabrakło, entuzjazmu również i przez 3 godziny przez lotnisko przewinęło się ponad 100 osób, pokonujących kilometry w malowniczej scenerii. Leszno kolejny raz bierze udział w rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. Dzięki lotniskowej akcji awansowało o kolejne miejsce w rywalizacji i jest w tej chwili na 13 pozycji spośród 52 miast. Prowadzi Biała Podlaska, mająca ponad 500 tysięcy kilometrów na koncie, Leszno 65 tysięcy. W tym roku na uczestników czekają zorganizowane akcje jak ta na lotnisku, a także nagrody za wykręcenie konkretnej liczby kilometrów. Koszulki za 250 kilometrów odebrać można w Wydziale Rozwoju. Bidony i plecaki odblaskowe rozdawano na lotnisku za pokonanie minimum 4 okrążeń. Wszystko to w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt złożył Michał Rogoziński, prowadzący Facebook Rozkręcamy Miasto Leszno. Mały projekt numer 15, Leszno rowerową stolicą Polski 2024, zdobył wystarczające poparcie, by być realizowany, a wykonawcą projektu jest Wydział Rozwoju Urzędu Miasta. Sam Michał Rogoziński od 1 czerwca jedzie rowerem do Hiszpanii i wszystkie kilometry idą na konto Leszna. Na ten moment wykręcił ich ponad 1370 i jest na pierwszym miejscu w leszczyńskich statystykach. Co zrobić, by kręcić kilometry dla Leszna? Nie trzeba być tak ambitnym jak Michał Rogoziński. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać rywalizację Rowerowa Stolica Polski dla miast, a następnie Miasto Leszno i kręcić kilometry za każdym razem, gdy jedziemy gdzieś rowerem, czy to do pracy, czy rekreacyjnie. Akcja trwa do końca czerwca i liczy się każdy kilometr. Kolejne zorganizowane wspólne kręcenie kilometrów zaplanowano na środę 19 czerwca, tym razem od 16 do 19. Będzie można wspólnie kręcić kółka na leszczyńskim stadionie i poczuć się trochę jak żużlowiec.